Czy ktoś z Was oglądał program telewizyjny pod tytułem Nasz Nowy Dom? Są takie osoby, tak? Cieszę się bardzo. Dla tych może, którzy nie widzieli, kilka słów wyjaśnienia. Telewizja Polsat wyszukuje takie bardzo biedne rodziny, które są w tragicznej sytuacji mieszkaniowej. Ale nie są to rodziny patologiczne. Te rodziny znalazły się w takiej sytuacji z powodu tragedii życiowych, takich jak śmierć ojca, kalectwo dzieci. I te rodziny naprawdę mieszkają w tragicznych warunkach. Zimno w domu, przeciekający dach, zapadająca się podłoga, grzyb na ścianach, ciasnota, żadnej łazienki, żadnego własnego kąta. Po prostu jedna wielka tragedia. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że te rodziny nie mają żadnej nadziei na zmianę swojej sytuacji, swojego położenia. No bo za co mają wyremontować ten dom, jeżeli ledwo im starcza na chleb? I w tym momencie do akcji za sprawą sponsorów wkracza brygada remontowa. Wtedy dzieje się cud. Rodzina zostaje na 5 dni wywieziona do hotelu na wakacje. Natomiast w tym czasie do ich domu wkracza brygada remontowa. I zaczyna się istne trzęsienie ziemi. Burzone są ścianki działowe, które przeszkadzały do tej pory, a teraz mieszkanie będzie bardziej funkcjonalne. Umieszczane są pomieszczenia na strychu, są adaptowane na pokoiki dla dzieci. Wyrzucane są stare meble, wymieniane są, czasami dach jest wymieniany nawet, czasami dom jest ocieplany na zewnątrz. Po prostu bardzo gruntowny remont, łącznie z wymianą instalacji elektrycznych, gazowych, takich jakich trzeba i cieplnych. W tym czasie rodzina spędza sobie miły czas w hotelu. Często dla tych matek, które tam są pokazywane, one mają pierwszy raz okazję, żeby od bardzo, bardzo dawna po raz pierwszy zadbać o swoje paznokcie, żeby skorzystać z usług fryzjera. Wcześniej nawet nie myślały o takich rzeczach, bo każdą złotówkę, jaką miały, przeznaczały dla swoich dzieci. Najpiękniejszą chwilą w tym programie, najbardziej wzruszającą, jest ta chwila, kiedy po 5 dniach rodzina wraca do swojego zupełnie nowego domu. Ich reakcja na widok tego domu jest bezcenna. Zachwyt, niedowierzanie, łzy szczęścia, wzruszenie, wdzięczność. Wiecie, chociaż mnie to bezpośrednio nie dotyczy, to ja za każdym razem oglądając to też mam łzy w oczach. No, trudno pozostać obojętnym, kiedy się widzi kogoś aż tak szczęśliwego. Kiedy się patrzy na te dzieci, które do tej pory nie miały własnego kąta, a teraz będą miały wreszcie swój własny pokoik i będą mogły po raz pierwszy, nie wstydząc się, nie krępując, zaprosić swoich kolegów i koleżanki do domu, do siebie. Jak tu się nie cieszyć, kiedy widać radość matki, która po raz pierwszy będzie mogła z tymi dziećmi usiąść przy jednym wspólnym stole i zjeść wspólny posiłek. Bo do tej pory robili to gdzieś po kątach, na kolanach, trzymając talerz. Kiedy widzimy tą ich niesamowitą radość z tego, że mają teraz dom, w którym wszystko jest takie piękne, takie nowe, takie czyste, gdzie wszystkie ściany są równe, gładkie, pięknie pomalowane. Kiedy wszystkie meble są zupełnie nowe. Kiedy w domu po raz pierwszy znalazła się łazienka. I nie trzeba będzie już więcej przynosić wody gdzieś ze studni z zewnątrz, z podwórka i wylewać potem tą zużytą. Będzie łazienka z ciepłą, bieżącą wodą, z kanalizacją. Wiecie, my jeśli mamy te wszystkie rzeczy w domu, to patrzymy może tak trochę obojętnie na to. No, normalne, nie? No, tak powinno być.
ale oni, którzy wiedzą, z czego wyszli, co mają teraz, oni doskonale rozumieją, jak wielki cud stał się w ich życiu. Tak to trzeba dokładnie nazwać. Wielki cud. Powstaje pytanie, czym sobie zasłużyła ta rodzina, że spotkało ją tak wielkie szczęście? Co oni takiego ze swojej strony zrobili? Okazuje się, że praktycznie nic. Jedyny udział ich, jedyny wkład w to wszystko, to był taki, że napisali prośbę do redakcji programu. Poprosili po prostu. I wszystko, co się potem działo z ich rodziną i z ich domem, to było jakby poza nimi, zupełnie niezależne od nich. Oni nie mieli na to żadnego wpływu. To, co się stało w ich życiu, to jest dobry przykład na to, jak ktoś komuś okazał łaskę. Oni ze swej strony nie mogli dać nic. Oni ze swej strony nie mieli czym zapłacić. Kompletnie nic. Ktoś po prostu się nad nimi zlitował. Ktoś dał im za darmo coś, czego oni absolutnie nie byli w stanie zapłacić, ani zapracować, ani w żaden inny sposób osiągnąć. Inny przykład. Wyobraźcie sobie małe dziecko. Gdzieś w Afryce, może w Indiach, może w którymś z krajów trzeciego świata. Dziecko, które żyje w dzielnicy nędzy, w slumsach, gdzie panuje brud, smród i ubóstwo. Dziecko, które non-stop cierpi głód i zimno. Dziecko, które marzy o jednym posiłku dziennie. Drodzy, zatrzymam się na chwilę. Czy my naprawdę zdajemy sobie sprawę, jak wiele milionów dzieci na świecie, na tej samej planecie, w tym samym czasie, kiedy my żyjemy, marzy o jednym posiłku dziennie? Któregoś razu jeden z braci ze zboru w Skoczowie pojechał do Bangladeszu pomóc w misji bratu Milanowi Moskale. Na pewno słyszeliście to nazwisko. I opowiadał, był naocznym świadkiem, kiedy poszli do tych dzieci, które zgromadziły się gdzieś tam w jakiejś szkole. Szkoła to słowo na wyrost. Jakieś miejsce przykryte blachą po to, żeby słońce i deszcz nie padał na to. I oni przygotowali tam dla nich jakiś program, czegoś ich tam uczono, ale postanowiono, że ich również poczęstują te dzieci. Dano im po jednym bananie. I zauważyli, ten brat zauważył, że jedna z dziewczynek nie jadła tego banana. A wiedzieli doskonale, że te dzieci są głodne, że te dzieci mają zapewniony tylko jeden posiłek dziennie. Jest to ryż. Nic więcej. Każdy dostaje jakąś porcję ryżu i to jest wszystko, co mają zagwarantowane. Więc banan był dla nich takim luksusowym deserem. I kiedy zauważył ten brat, że ta dziewczynka nie je tego banana, podszedł i zapytał ją, dlaczego nie je, czy nie smakuje jej, czy co się stało. A ta dziewczynka odpowiedziała, że ona ma w domu jeszcze braciszka i ona chciała tego banana zanieść temu braciszkowi. To wszystko dzieje się na tej samej planecie, w tym samym czasie, kiedy my żyjemy. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Dzieci, które są zmuszane do żebrania lub do przymusowej pracy, od rana do wieczora. Dzieci, które nie chodzą do szkoły, bo ich na to nie stać. Dzieci, które nie mają rodziców, które żyją w jakimś przytułku dla sierot. Dzieci, dla których nie istnieje świat zabawek, świat przyjemności, zabaw.
Oni nie znają czegoś takiego. Dzieci, które cierpią głód, zimno i znowu najgorsze jest to, że są w tak beznadziejnej sytuacji, że nie ma żadnej możliwości, żeby oni ten swój los mogli zmienić. Oni nie mają na to żadnego wpływu. Wyobraźcie sobie takie dziecko, które żyje w takich właśnie warunkach, w jakimś tam sierocińcu, bo nie ma rodziców. Co ono może zrobić? Nic nie może zrobić. I teraz wyobraźcie sobie, że do takiego dziecka pewnego dnia przyjeżdża bardzo bogaty człowiek. I mówi tak: słuchaj, chcę cię zaadoptować. To znaczy, chcę przygarnąć cię do swojej rodziny i uczynić cię pełnoprawnym synem. Będziesz nosił moje nazwisko, będziesz korzystał z mojego majątku, zapewnię ci szkołę, zapewnię ci ubranie, zapewnię ci jedzenie, utrzymanie. To wszystko ci dam, jeżeli zgodzisz się na to, żeby zostać moim synem. Gdyby taka sytuacja wydarzyła się, umiecie sobie wyobrazić reakcję tego dziecka? Dziecka, które nie miało nic i teraz nagle w jednej chwili może stać się synem milionera. Dziecko, które do tej pory było nikomu niepotrzebne, a teraz będzie miało normalną rodzinę, będzie miało normalnych braci, siostry. Dziecko, które z dnia na dzień zupełnie zmieniło swój los. Dziecko, które ma zapewnione utrzymanie do końca życia. Znowu można zapytać, co takiego zrobiło to dziecko ze swej strony? Co ono miało do zaoferowania temu milionerowi, że spotkało je tak wielkie wyróżnienie? Kompletnie nic nie mogło ze swej strony dać. Jedyne co, to to, że zgodziło się na propozycję milionera. Że zapragnęło być synem jego. I to wszystko. Powiecie może, a to jest zbyt piękna historia. Takie rzeczy się nie zdarzają w życiu. Otóż chcę wam powiedzieć, że nie tylko w bajkach się dzieją takie rzeczy. W Piśmie Świętym jest opisana bardzo podobna historia, a wierzę, że nie traktujemy Pisma Świętego jako bajki. Dlatego bardzo was zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli teraz Pismo Święte. Bardzo was zachęcam, bo akurat dzisiaj chcemy sięgnąć do takiego fragmentu, który jest rzadziej czytany. Gdybym omawiał Jana 3,16, to bym nie nalegał na otwieranie Biblii, bo znamy to na pamięć. Natomiast dziś jest taka historia zapisana w drugiej księdze Samuela. Otwórzmy sobie, jeśli ktoś ma Biblię. Druga księga Samuela, 9 rozdział. I tam w 9 rozdziale będę czytał historię o królu Dawidzie. Druga księga Samuela, 9 rozdział i 3 werset. Król Dawid zapytał: czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba, czyli służący, odpowiedział królowi: jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Dlaczego ten syn Jonatana był kulawy na obie nogi? Jeśli chcemy to wiedzieć, to przekryćmy sobie dwie kartki wcześniej i tam w 4 rozdziale i w 4 wersecie jest to wyjaśnione. A Jonatan, syn Saula, miał syna kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał 5 lat, a z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana, zabrała go jego piastunka,
aby uciekać. Lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. I zobaczmy, co się dzieje dalej w tej historii. Kiedy król się już dowiedział, że ktoś taki jest, czytamy teraz od wersetu 6. 9 rozdział i werset 6. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł: Mefiboszecie, a ten na to: oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid: nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę zwrócić ci całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. O, drodzy, zaczynajmy się. Miał jadać przy stole królewskim po wszystkie czasy do końca swojego życia. Czy był w Izraelu w tym czasie stół lepiej zaopatrzony niż stół królewski? Gdyby tak można sobie było wybierać, przy jakim stole będę jadał do końca życia, to myślę, że stół królewski był zupełnie wystarczający. Za darmo, do końca życia, jada przy stole królewskim razem ze wszystkimi innymi synami królewskimi. Oprócz tego dostaje posiadłość ziemską Saula, swojego dziada. To wszystko dzieje się z dnia na dzień. A był człowiekiem kulawym na obie nogi. Zwróćcie uwagę, on sobie zdawał chyba sprawę ze swojej ułomności, dlatego że popatrzcie, jak zareagował na tą propozycję. 8 werset. I oddając mu pokłon, rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Popatrzcie, on sam siebie określił w taki sposób. On sam we własnych oczach uchodził za nic. Nie wiem, nie znam szczegółów jego życia, ale myślę, że łatwo sobie wyobrazić, jakie życie miał ten Mefiboszet, który w wieku 5 lat okulał na obie nogi. Jak wyglądało jego dzieciństwo? Jak wyglądały jego kontakty z rówieśnikami? Wiecie, dzieci są kochanymi istotami, ale wiecie też, że dzieci potrafią być okrutne. Tak niestety jest, szczególnie w stosunku do kogoś, kto jest inny, w stosunku do kogoś, kto nie nadąża za nimi, potrafią być okrutni. Ja wierzę, że jego życie musiało być pasmem jednego wielkiego cierpienia. Raz z powodu tego, że no nie potrafił tyle zrobić, co inni, a drugie, że no, traktowany był pewnie jako ktoś gorszy. Tak przynajmniej było w tamtych czasach. I on pewnie się przyzwyczaił do tego, że to tak już musi być, że on jest jakimś gorszym. Tak długo mu to dawano do zrozumienia, aż w końcu w to uwierzył. I chyba stąd te słowa. Panie, ty zwracasz uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Zobaczmy, co się dzieje dalej. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Drodzy, widzicie ciąg dalszy tego cudu. On dostaje w spadku całą majętność po swoim dziadku, Saulu, i mało tego, dostaje ludzi do tego, żeby obrabiali mu tą ziemię,
a dochody i zyski z tej ziemi będą własnością tego Mefiboszeta. A on sam, jak wielki zarządca, nie kiwnie palcem, tylko będzie sobie jadał u stołu królewskiego. To wszystko brzmi bardziej niż w bajce. A to wszystko wydarzyło się naprawdę. I żeby już skrócić tą historię, może 13 werset. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś gulawy na obie nogi. Trzeci raz zadam to samo pytanie. Co Mefiboszet miał do zaoferowania królowi? Czym mógł zaimponować królowi, że król tak łaskawym okiem na niego spojrzał? Nie miał nic. Tylko był synem Jonatana. Cofnijmy się jeszcze do 7 wersetu i jeszcze raz przeczytajmy. To są bardzo ważne słowa. Rzekł do niego Dawid: nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. To wszystko spotkało Mefiboszeta ze względu na kogoś innego. Został tak wyróżniony, został tak obdarowany, nie dlatego, że sam był kimś takim bardzo ważnym, dobrym i nie wiadomo jakim, tylko ze względu na kogoś innego wyświadczono mu łaskę. To bardzo ważne w tym dzisiejszym rozważaniu. I podam wam jeszcze 4 przykład. Tym razem nie dotyczy pojedynczej osoby, dotyczy całego narodu. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się w Biblii do 5 Księgi Mojżeszowej i otworzyli sobie 7 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział i czytam wersety 6 i do 8. Bóg mówi do Izraela tak: gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. I przewróćmy kartkę do przodu jedną i tam w 9 rozdziale przeczytam jeszcze 2 wersety. 9 rozdział i wersety 5 i 6. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I teraz 6 werset. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan Bóg twój tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. To jest cała prawda o Izraelu. Zgadzacie się z tym? Czy Izrael był ludem twardego karku? Przez 40 lat wędrówki na pustyni dokładnie jest opisane, jak nieomal dzień za dniem buntowali się, szemrali, sprzeciwiali i cały czas marzyli o tym, żeby wrócić z powrotem. I robili dokładnie na odwrót, niż Bóg kazał. A potem, kiedy już ich wprowadził do ziemi obiecanych, to przecież cały Stary Testament, te kilka wieków ich historii, to jest historia ciągłego odchodzenia i odwracania się od Boga. A Bóg cierpliwie, cierpliwie cały czas ich znosi. Byli ludem twardego karku, ale dostąpili ogromnego zaszczytu ze względu na kogoś innego, ze względu na przysięgę, którą Bóg złożył ich ojcu, Abrahamowi czy Jakubowi. I
teraz zadam jeszcze raz to samo pytanie. A my? Jeżeli Bóg wprowadzi nas do swego królestwa, to za co? Jeżeli będziemy zbawieni, to dlaczego? Dlaczego nas spotka tak wielkie wyróżnienie? Czym możemy Bogu zaimponować? Nic nie mamy? Zanadrzu jakiś atut, którym moglibyśmy się pochwalić? Czy za naszą sprawiedliwość? Czy za naszą dobroć? Za nasze dobre uczynki? Może za jakieś osiągnięcia życiowe? Może za swoje talenty, mądrość, konto w banku? Oszczony jesteś. Bo tak nas miłość. To wszystko się liczy. Drodzy, powiem wam bardzo mocne zdanie. Boję się o ludzi, którzy święcą sobotę, nie jedzą wieprzowiny i robią jeszcze wiele innych dobrych rzeczy zgodnych z Biblią. I jednocześnie robiąc to wszystko, patrzą z wyższością na innych, którzy tego nie robią. I myślą, że przez to są lepsi, że przez to mają jakąś zasługę u Boga, że zachowują się tak, jakby święcenie tego właściwego dnia było pieniążkiem, za który można kupić zbawienie. Ja patrzę na tych ludzi i ja jestem przerażony. Ja stwierdzam, że ci ludzie w ogóle nie rozumieją, na czym polega zbawienie. Oni w ogóle nie rozumieją, co to znaczy być zbawionym z łaski, za darmo, z litości. Oni nie rozumieją, że tkwią w bagnie po uszy i nie mają żadnej szansy na zmianę swojego położenia o własnych siłach. Że jedynym ratunkiem jest dla nich to, że ktoś, kto jest ponad bagnem, zechce im podać rękę i wyciągnąć ich z tego bagna. Na tym polega zbawienie. Ja widzę, że niektórzy w ogóle tego nie rozumieją. Dlatego dzisiaj ten temat poruszyłem, aby jeszcze raz nam uświadomić na nowo, w jakiej my jesteśmy pozycji. Jesteśmy w położeniu skazańca, który jeśli na coś sobie zasłużył, to zasłużył sobie na wyrok śmierci. To nam się naprawdę należy. To naprawdę sobie zasłużyliśmy. Wypracowaliśmy sobie dokładnie. I to Bóg powinien nam wypłacić. Nie jesteśmy żadnym partnerem do negocjacji. Nie jesteśmy stroną, żebyśmy mogli z Bogiem jakieś warunki tutaj negocjować. Jeżeli będziemy zbawieni, to tylko i wyłącznie dlatego, że uszanowaliśmy Syna Bożego. Bóg nam Go dał, abyśmy przez Niego mogli być zbawieni, a my, jeżeli mamy jakikolwiek wkład i udział w tym całym zbawieniu, to taki, że uszanowaliśmy tego Syna i postanowiliśmy Go słuchać i iść za Nim. I to wszystko. Chciałbym, żebyśmy na sam koniec, bo dzisiejsze rozważanie jest króciutkie, abyśmy jeszcze raz otworzyli ten fragment, który był czytany na początku. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. I przeczytajmy ten fragment, który już był czytany i jeszcze dwa ostatnie wersety. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne.
I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I jeszcze dwa ostatnie wersety. Ale wy, dzięki Niemu, czyli dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Amen. Amen.